Мовників, як тут приїхало одне таке, одна родина приїхала і каже: сестра, а це монастир чи що? Я кажу: це монастир. А що у вас стільки візочків? Я кажу: бо у нас є мами з дітьми. Klasztor katolicki, który stał się schronieniem dla uchodźców. Niespodziewanie siostry ze zgromadzenia Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny stały się opiekunkami kilkudziesięciu rodzin uciekających z ogarniętych wojną terenów Ukrainy. Wśród nowych mieszkańców klasztoru sióstr Niepokalanek w Jazlowcu są kobiety i dzieci z Charkowa, z domu samotnej matki w Korotyczach, którymi opiekowała się inna katolicka kongregacja sióstr orionistek. Byli tu też ludzie z Mikołajewa, Zaporoża i Poltawy. Przed wojną przeżyliśmy pandemię, a te dwa lata były dla nas najspokojniejsze i zarazem najtrudniejsze. A wraz z początkiem wojny wszystko to niby pozostało w innym życiu. Teraz mamy zupełnie inne kłopoty i inne obawy. 24 lutego siostry orionistki zadzwoniły do nas i poprosiły o przyjęcie ich i ich podopiecznych z dziećmi. Umówiliśmy się i przygotowaliśmy dla nich miejsce. Długo czekaliśmy na ich przybycie, nawet martwiliśmy się, czy wszystko u nich w porządku, ale na szczęście wszyscy przybyli. W czasie pandemii mieliśmy trudno. Nie wiedzieliśmy, czy będzie za co utrzymywać dom, czy będzie czym płacić robotnikom, ale Bóg troszczył się o nas. Wraz z początkiem wojny zaczęliśmy przyjmować ludzi, którzy stracili swoje domy. Otworzyliśmy dla nich nasz klasztor i zobaczyliśmy, że Bóg zaczął jeszcze bardziej troszczyć się o nas i o ludzi, którzy teraz tu też mieszkają. Nasi ludzie przeżywają wielką tragedię i jesteśmy wdzięczni Bogu, że mamy tu miejsce, w którym możemy przyjąć ludzi, którzy stracili swoje domy. Bardzo się obawialiśmy, że nasza przełożona generalna ze względu na nasze bezpieczeństwo zechce nas zabrać stąd, ale my wszyscy mieliśmy wielką ochotę zostać i służyć, chociaż nawet nie wiedzieliśmy dokładnie jak. Myśleliśmy nawet, że otworzymy tu szpital. Ale w przededniu wojny nasz biskup Edward Kawa zapytał nas, czy w razie potrzeby moglibyśmy przyjąć ludzi. My oczywiście powiedzieliśmy tak. A pierwszego dnia wojny siostry z Charkowa zadzwoniły i poprosiły nas, abyśmy mieli dla nich miejsce dla 30 osób. A przyjechało około 60, nawet 70. Zaczęliśmy przyjmować ludzi z Poltawy, Winnicy, Zaporoża, Mikołajewa. Siostry Niepokalanki nie tylko dały uchodźcom dach nad głową i żywność. W murach jazlowieckiego klasztoru ludzie uczą się na nowo odzyskiwać wewnętrzną równowagę. Siostry również pomagają przy dzieciach. Zainteresowanych uczą śpiewu ukraińskich i polskich piosenek oraz katechizmu. A ostatnio w klasztorze jazlowieckim pojawił się plac zabaw, na którym są zjeżdżalnie i huśtawki. Jest to prezent od dobroczyńców z Polski, którzy podtrzymali decyzję sióstr Niepokalanek o udzielaniu pomocy ludziom uciekającym przed wojną. Te ludzie są bardzo różne, ale staram się podejść do każdego. Rozmawiam z nimi po ukraińsku, uczę ich piosenek po ukraińsku. Szybko łapią i bardzo się cieszę, że uwielbiają nasze cotygodniowe spotkania katechetyczne. Chcielibyśmy nawet, żeby były częstsze. Klasztor sióstr w Jazlowcu w obwodzie tarnopolskim, pomimo swego położenia w nieco ustronnym miejscu, od dawna przyciąga zarówno turystów, jak i pielgrzymów. Służące tu siostry ze Zgromadzenia Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny wyprowadzają swą historię od XIX wieku, kiedy to zgromadzenie żeńskie zostało założone przez matkę Marcelinę Darowską. Misją zgromadzenia jest służenie Kościołowi w pilnych potrzebach, a w szerszym rozumieniu służenie człowiekowi. Dziś siostry w Jazlowcu w pełni poświęcają się realizacji tej misji, ponieważ godnie sprostają trudnym warunkom czasu wojennego. Duży dom, bardzo duży dom. Możemy w naszym domu przyjąć no tak do 100 osób spokojnie. Więc żeby to wszystko objąć, czy to było przed wojną, czy teraz w czasie wojny, no potrzebujemy pracowników. I to są nasze też takie, no, takie przedłużenie naszych rąk. Pracowników, którym no, musimy dać wynagrodzenie też. I tak tworzymy, no, tak powstaje ten dom rekolekcyjny, który tutaj prowadzimy. A właściwie tak tutaj pani powiedziała, zapytała, jak wyglądało nasze życie przed wojną. Dla każdego z nas i dla Państwa też, to też był taki wyjątkowy czas, czas pandemii, o którym chyba każdy z nas tak, no, chce, nie chce, ale troszeczkę zapomina. Dla nas ten okres chyba 2 lat, tak, proszę siostra, gdzieś chyba to tak było,
To chyba był tak jednym z najspokojniejszych i najtrudniejszych też. Dlatego, że choroby nas też nie omijały i musiałyśmy też utrzymać w bardzo trudnych takich realiach dom. I taka niepewność też jutra. Czy przeżyjemy do następnego miesiąca, czy będziemy mieć pieniądze, żeby wypłatę zrobić.